Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem Łukasz Usiewicz, witaj Łukasz. Dzień dobry, dzień dobry. Łukasz, jak forma, bo to pierwsze pytanie podstawowe, które zadaje się każdemu przeciwnikowi przed walką wieczoru, którą stoczysz już jutro w Skarżysku Kamiennej. Forma jest cały czas, trenowałem, byłem na sparingach, między innymi u Mateusza Masternaka, dużo mi to dało, dobre tempo sparingu, także forma jest, no cóż może zabraknąć, jedynie szczęścia, jedynie. Spojrzałeś przeciwnikowi głęboko w oczy, powiedz, co zobaczyłeś w jego oczach, był strach czy nie? W moich, w jego strach? W jego, no chyba w twoich to raczej nie. Nie, w mojej nie było. No co, no może jest twardy, może ambitny, no się wszystko okaże w ringu. Po pierwszej rundzie, druga runda, zobaczymy. Robi na tobie wrażenie jego bilans 7-0, fakt, że walczył na Białorusi, no ale jednak jest niepokonany młodym wilkiem. Boksowałem z takimi zawodnikami, co mieli po 20 kilka walk wygranych i więcej nokautów niż on miał walk, także to nie robi to na mnie wrażenia. A powiedz, czego spodziewasz się po jutrzejszej walce, bo to jest kolejny twój pojedynek, tym razem w Polsce, bo jeżeli mieliśmy okazję cię zobaczyć w dużych pojedynkach, to w Niemczech. Powiedz, czego się spodziewasz po tej walce? No mam nadzieję, że ten mój ranking się poprawi po tej walce. No, mam nadzieję dać dobry pokaz boksu, mam nadzieję dać ludziom emocje, widowisko dobre. No cóż jeszcze, no po prostu mam nadzieję, że ta walka będzie furtką ku mojej karierze. Będziesz próbował znokautować rywala, czy raczej spokojny boks przez 8 rund? Boksowałem już wszystkie moje walki na dystansie, tylu rund, ile było zakontraktowane. No mam nadzieję, że nie będę musiał tych 8 całych rund boksować. No jeżeli zawodnik będzie wymagający, no to nie będę miał wyjścia. No, trzeba będzie wygrać na punkty. A powiedz, jaki jest Łukasz Usiewicz? Bo tak, Herbie Hyde, piękna podstawa, wspaniała walka, czyli były mistrz świata, a widzimy cię potem z Głowackim, który no niespecjalnie, można powiedzieć, niespecjalnie dajesz radę, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Dlaczego tak jest i takie skoki formy, jeżeli chodzi o Łukasza Rusiewicza? Skoki formy, wakacje. Wakacje się ćwiczy siłę, no, mam problemy z wagą po prostu, no ważę normalnie 98 kg, no moja wina, kłopoty z wagą miałem za dużo, zbiłem wagi i stąd spadek formy. A jeżeli lepiej ci się walczy, powiedzmy te kilka kilogramów wyżej, to nie wolałbyś sprawdzić swoich sił w ciężkiej? W ciężkiej wadze boksowałem z dobrym zawodnikiem, z dużym zawodnikiem, no ale cóż, no się nie oszukujmy, nie mam wzrostu odpowiedniego na wagę ciężką, mam 1,81 m, gdzie wadze ciężkie minimum 1,90 m, no także no taka walka w wadze ciężkiej, no kosztuje dużo zdrowia, na pewno mam większe szanse w tej kruze, w której dotąd startowałem. Powiedz, kto jest twoim idolem, na kim się wzorowałeś? Był taki zawodnik, którego najbardziej, nie wiem, kochałeś i od małego patrzyłeś w niego jak w obraz i zdecydowałeś się na rękawice, czy to, nie wiem, wyłącznie jeżeli chodzi o ciebie, to, nie wiem, aspekty finansowe zadecydowały o tym, że zająłeś się boksem? To znaczy, jako takiego idola nigdy nie miałem. Szybko trafiłem na boks w wieku 12 lat, to już powiem, no było 18 lat temu, dobrych. Nie miałem jako takiego idola, no według mnie bardzo dobrym i chyba no, najlepszym bokserem, no Tyson taki widowiskowy, ludzie kochali Tysona, mi się osobiście też podobał, a jak skończył, no to cóż, to nie moja wina. Ostatnie pytanie, jesteś zawiedziony, że twoim rywalem nie jest Gortat, tylko młody zawodnik z Białorusi, czy to według ciebie lepiej, trudniej, łatwiej? Gortat w sumie 37 lat, to też nie wiadomo jaką formę by zaprezentował. No Gortat podobnie... Na pewno podobnie jak Wojciech Bartnik już ma jakieś swoje patenty, buja się na doświadczeniu, no na pewno ten będzie łatwiejszy przeciwnik, według mnie. Dobra, to czego ci życzyć przed galą? No czego? Energii dużo. No do tego ci życzę, dzięki wielkie. Proszę. Powodzenia. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.